Sam maszyn siłowy, dwie sale fitness, trzy profesjonalne korty do squasha. To tylko część atrakcji, jakie znajdziecie w Gym Factory Piła. Przekonajmy się, co jeszcze znajduje się w największym centrum rekreacji w Pile. Menadżer Gym Factory w Pile, pani Karina Kintz. Chciałbym zapytać o powstaniu tego centrum sportu, bo nie można tutaj mówić o typowej siłowni, prawda? Jest to kompleks sportowy. Pilani bardzo długo czekali na otwarcie, ale chyba patrząc na to, jaki ogrom pracy tutaj był włożony, pytanie, dlaczego tak długo wydaje się być no nie na miejscu chyba. Tak, zdecydowanie tak. Przy tak dużej powierzchni, jaką tutaj mamy, ciężko jest to zrobić w przeciągu kilku miesięcy. Musieliśmy uporać się z tym, że mamy zmianę użyteczności tego pomieszczenia, tej hali właściwie. Stały tutaj parę miesięcy temu wielkie maszyny, które ważyły po kilka ton, a teraz tak jak widać mamy klub fitness, więc no trochę to musiało potrwać, żeby wyglądało to tak, jak wygląda. Zawsze jest coś do zrobienia, do poprawienia. W trakcie wychodziły różne rzeczy, które ciągle chcieliśmy udoskonalać. Stąd ten długi okres, ale myślę, że przychodząc tutaj i klienci, którzy widzą to, co tutaj powstało, warto było czekać tyle czasu, żeby w końcu w Pile powstał pierwszy klub fitness. Co macie do zaoferowania Pilanom? Co wchodzi w waszą ofertę? No, widzimy tutaj na pierwszy rzut oka, że jest bardzo nowoczesny sprzęt, korty do squasha. Co jeszcze? Wspominając o kortach do squasha, wystarczy powiedzieć tylko, że mamy korty światowej klasy Makuila. W grafiku naszych zajęć znajdują się zajęcia z crossfitu. Na te zajęcia trzeba się zapisywać, ponieważ są bardzo oblegane i grupa z racji bezpieczeństwa jest dość mała. Posiadamy również wszystkie zajęcia fitnessowe, zajęcia typowo aerobowe. Posiadamy step 360, jest to nowość na polskim rynku. Jest to nie tylko zwykły step, w nim znajdują się dwie komory powietrza, które powodują dodatkowo pracę wszystkich mięśni. Czyli powiedzmy, może troszeczkę wyjaśnijmy Pilanom, bo nie wszyscy muszą wiedzieć, co jest ten step, na czym to polega. Step jest to platforma, na którą osoby ćwiczące wchodzą i schodzą. Instruktor pokazuje układ choreograficzny, zależy on oczywiście od grupy zaawansowania. A step 360 jest to platforma, pod którą dodatkowo znajdują się dwie komory powietrza i powoduje to większą pracę mięśni, również mięśni głębokich, przy których przy zwykłym stepie te mięśnie tak naprawdę śpią. Dodatkowo w naszej ofercie są zajęcia BMI więcej niż 25. Są to zajęcia dedykowane specjalnie dla osób, które mają nadwagę i otyłość. Na te zajęcia nie będą wpuszczane osoby, które tej otyłości i nadwagi nie mają, ponieważ często zdarza się tak, że klienci, którzy mają taki problem, po prostu wstydzą się przyjść na zajęcia z osobami chudymi, bo mają pewne kompleksy. W tych zajęciach BMI więcej niż 25 przede wszystkim uważamy na to, żeby nie obciążać stawów osób, które mają otyłość i nadwagę. Dodatkowo w naszej ofercie mamy zajęcia z Pump Factory, czyli zajęcia ze sztangą. Posiadamy również zajęcia dla dzieci z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej oraz zajęcia dla dzieci z nadwagą, zajęcia z mini zumby oraz zajęcia z mini aerobiku. Także myślę, że rodzice, którzy chcieliby spędzić czas ze swoim dzieckiem na naszym obiekcie, jak najbardziej mogą zajęcia zostawić pod okiem profesjonalnego instruktora. Dzieci są całkowicie bezpieczne, a rodzic w tym czasie może sobie przyjść na swoje zajęcia bądź na siłownię, bądź na strefę kardio. Szeroki wachlarz karnetów posiada Gym Factory, z czego można skorzystać w ramach ich posiadania. Wiem, że tych karnetów jest kilka i nie każdy chyba treningi wchodzą w skład tych karnetów, prawda? Mówimy tu na przykład o właśnie crossficie. Tak, crossfit, zajęcia crossfit i korty na squashach są dodatkowo płatne, czyli są to dwa osobne karnety. Ale myślę, że mamy tak duży wachlarz karnetów, że każdy znajdzie coś dla siebie, ponieważ mamy karnety do godziny 16 i po godzinie 16. Mamy karnety open, open zwykły, open student oraz open senior. Dodatkowo są karnety ilościowe, także myślę, że klienci znajdą coś dla siebie, a dodatkowo mamy karnety na więcej miesięcy i jest to na pewno lepiej opłacalne.
personalny Przemysław Rozmalinowski odpowiedzialny w Gym Factory za budowanie masy mięśniowej. Tak możemy chyba powiedzieć, prawda? Również zajmuję się tym, aby jednostki treningowe naszych klientów były przeprowadzane przede wszystkim efektywnie i bezpiecznie, tak? I na tym właśnie kładziemy bardzo duży nacisk. Co więcej, w naszej ofercie treningowej możemy również znaleźć konsultacje treningowe i dietetyczne. Na czym polega taki trening? Jesteśmy sam z trenerem, co za tym idzie, chyba ten trening jest bardziej efektywny. Zgadza się. Trening personalny z trenerem Gym Factory to przede wszystkim gwarancja tego, że jednostka treningowa zostanie wykonana bezpiecznie i efektywnie. Trener przez cały czas czuwa na tym, aby ćwiczenia zostały wykonane poprawnie, technicznie. Wspomnieliśmy o ćwiczeniach, również o suplementacji niezbędnej do ćwiczeń. Powiedzmy również o tym, że można tutaj ułożyć sobie odpowiednią dietę do własnego ciała, do tego, czego potrzebujemy i czego oczekujemy od tego. Zgadza się. Oferujemy również konsultację dietetyczną i suplementacyjną, która uwzględnia rozpisanie indywidualnego planu suplementacyjnego i dietetycznego. Jeśli się dobrze orientuję, to nie ma takiego punktu crossfitowego. My jesteśmy pierwszym punktem, gdzie te zajęcia się odbywają. W większych miastach w Polsce już to jest dobrze rozwinięte, na świecie również. Crossfit w Polsce był w USA. Stworzył go jeden gościu o imieniu Greg Glassman, który postanowił stworzyć fitness, który będzie kształtował pełną sprawność człowieka. Żeby człowiek był przygotowany na każdą sytuację, które postawi przed nim zadanie sportowe, tak, a również życie. Funkcjonalnym, nie ma tam żadnych ruchów izolowanych, ćwiczymy całe ciało i ćwiczymy bardzo intensywnie. Ćwiczymy intensywnie, dzięki czemu również w crossficie jest spalamy tkankę tłuszczową. Z mocą mięśniową jest różnie, bo z mocą mięśniową trzeba jednak duże ciężary, a tutaj jest mocna praca intensywna, także rzeźbi się ciało, spalamy tkankę tłuszczową. No i nasza kondycja, wydolność to naprawdę do nawet wysokich poziomów może wzrosnąć. Części. Trening sam sobie trwa około godziny do półtorej. Zaczynamy oczywiście od rozgrzewki, od ogólnego rozgrzania organizmu. Później pracujemy nad ruchomością w stawach, żeby poprawiać nasz parametr ruchomości w stawach, naszą gibkość. Dopiero po takiej rozgrzewce jesteśmy przygotowani do tak zwanego WODA, czyli tak zwany workout of the day, ćwiczenie dnia, które się składa z kilku ćwiczeń, na który mamy powiedzmy określony czas lub te ćwiczenia się zmieniają w ciągu poszczególnych treningów, bo dzisiaj mieliśmy jakieś trzy podstawowe, prawda? Zmieniają się te ćwiczenia, codziennie jest inny WOD, codziennie jest, dlatego crossfit jest też nieprzewidywalny, ponieważ codziennie przychodzimy i mamy inne zadanie do wykonania. Na profesjonalnym, wysokim poziomie. Czym dysponujecie, jeśli chodzi o korty? No jak można tutaj spędzić czas właśnie grając w squasha? Jesteśmy w Pile, jeżeli chodzi o squasha, jedynym ośrodkiem, który posiada korty profesjonalne do squasha. Są to korty Makuila. Korty, które różnią się od kortów, które są na terenie naszego miasta tym, że
mają atest Światowej Federacji Squasha. Mamy ruchową podłogę na legara, która niweluje uszkodzenia stawów skokowych, powoduje, że gra odbywa się o wiele przyjemniej, bardziej miękko, naturalnie. Rozumiem, że możemy skorzystać również z porady właśnie instruktora, aby pokazał, jak wyglądają podstawy tej dyscypliny sportu. Tak, jak najbardziej. Jestem instruktorem squasha, jestem też czynnym zawodnikiem Polskiej Federacji Squasha. Kolega, który ze mną tutaj prowadzi zajęcia, również jest zawodnikiem Polskiej Federacji Squasha. Razem prowadzimy te zajęcia. Można tutaj wykupić sobie godzinkę z instruktorem, oczywiście też więcej, jeżeli ktoś sobie życzy. Będziemy wtedy doradzać, będziemy prowadzić indywidualny trening tylko i wyłącznie pod daną osobę. Dla jego możliwości. Zachęcamy też szczególnie panie, dlatego że squash jest bardzo ogólnorozwojowym sportem, jest naprawdę świetną dyscypliną. Jest to sport rakietowy, który rozwija wszystkie pozostałe mięśnie, które zostają nienaruszone podczas innych ćwiczeń. Tak więc szczególnie panie zapraszamy, naprawdę świetny sport. Bawiąc się godzinkę przy zabawie spalamy bardzo wiele kalorii, wykonujemy masę świetnej roboty, jeżeli chodzi o kształtowanie sylwetki i figury.